Cześć wszystkim, znowu Pan 7, dalszy ciąg Factorio. Dobra, w ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie plastik i zrobiliśmy sobie produkcję pasów transmitowych. Czerwonych co prawda na razie nie potrzebuję używać, ale będę na przyszłość. Tak, póki co, dopóki ta produkcja się nie zapełni, to ona będzie wysysać większość naszego żelaza. Ale dobra, to nam nie przeszkadza, w międzyczasie możemy popracować nad czerwonymi płytkami. Dobra, do czerwonych płytek potrzebujemy trzech rzeczy: miedzianego druta, plastiku oraz układów elektronicznych zielonych. Dobra. No, rozpocznijmy sobie tą produkcję gdzieś tutaj. Więc tak. Od góry będziemy sobie zapuszczać drut, a dołem sobie będziemy zapuszczać plastiki układ elektroniczny. Teraz zróbmy trochę miejsca, powiedzmy tyle. Tak. Powiedzmy i... dobra, zróbmy na razie... chwila, ile? 8 czy 9? Muszę jeszcze raz przeliczyć. Chyba 8. Motoryzacja zbadano. Dobra, co chcemy dalej? Wydajności produktywności na razie tam nie jest potrzebne. Automatyzacja kolei, bramy. Nie wiem, może fotowoltaika. Niech będzie. Dobra, wygląda na to, że... tak, bo będę robił ten układ w takim trochę... tak, będę takimi modułami po 8 fabryk stawiał, ponieważ zrobię jedną fabrykę produkującą drut miedziany. Drut miedziany się produkuje w prędkości 4 na sekundę. To potrzebuje dokładnie 4 razy więcej. Znaczy 6 razy 1 szóstą tego. W takim razie jedna fabryka 3, 4, 5, 6. Jedna fabryka drutu może zaspokoić 6 fabryk czerwonych układów. I dobra. Tak na razie zrobimy. Powinno na dłuższy czas wystarczyć. Więc tak. Dużo mam... dobra, mam jeszcze mały zapas tego. A. Przedłużmy linię. Może wszystkie od razu przedłużmy. Żeby potem było ładniej widać, gdzie się wbijamy. Dobra. I jeszcze tutaj. Ok, dobra, już się skończyły. Tu szybko na górę. Ok, dobra, mam duży zapas. Nie dlatego tak zwiększyłem. Dobra, na dół. Z powrotem. I tak, tutaj chcemy doprowadzić miedź. Kończmy to. Więc tak. Tutaj będzie przejście, tutaj będzie przejście. Nie. To tutaj będzie przejście oraz tutaj będzie przejście. Tutaj będzie rozdzielacz. Ten sposób. Fajnie. I tutaj będziemy wypluwać drut, który będziemy w ten sposób ładować. Ok. To zrobione. Teraz musimy jeszcze dostarczyć tutaj układy i plastik. Dobra. To układy dostarczymy tędy. Tak. Natomiast tak, tutaj musimy zrobić coś takiego.
Dobra. Tutaj musimy dostarczyć plastik. Dobra. Znowu przejście podziemne. O, znowu coś na, gdzieś nas atakują z tamtej strony, tak. Niedługo będziemy się musieli zająć tamtymi obcymi. Myślę, że to zrobimy, jak już sobie będziemy w stanie zbudować samochodzik. Do zbudowania samochodzika będziemy potrzebowali fabryki silników, którą niedługo będziemy chcieli również zrobić. Więc przy okazji wtedy będziemy mogli sobie zrobić samochodzik. Wtedy będziemy mogli samochodzikiem szaleć po obcych. Samochodzik ma tyle fajnie, ponieważ zadaje zwiększone obrażenia. Więc troszkę łatwiej powinno nim się zajmować obcymi. No i dobra. To doprowadzamy tutaj. Coś zrobiłem. Nie. Zrobiłem. Dobra. Wstawiłem 5 fabryk zamiast 6. Okej. Ciach, ciach. W ten sposób ty będziesz 6. Dokładnie. Dobra. Czemu plastik jeszcze nie idzie? Znowu jakaś dziura? Tak, tutaj dziura. No i dobra, musimy sobie jeszcze zapodawać miedź. Chyba powinno być ok. Myślę, że wystarczy. Ok, będziesz... Półprodukty drut, półprodukty zaawansowany układ. Ciach. Musimy jeszcze prąd podłączyć. Ok, fotowoltaika. Co chcemy dalej? Beton. Czemu by nie? Ok, wiecie co, to będzie brzydko później wyglądać, jak postawimy tam jeszcze czerwone. Zrobimy tak. Tak. Okej, okay, tutaj jeszcze będziemy musieli. Okej. Okay. Ty w tę stronę będziesz wyrzucać. Ale dobra, tutaj się przydadzą szybkie. Tak, i wy jeszcze w tą stronę musicie zapodawać. Dużo potrzebujesz drutu? 4. Zobaczmy, czy zdążę. Tak, tak, będzie zdążał zapodawać zwykły podajnik, ponieważ produkcja trwa aż 6 sekund. Więc nie będzie z tym problemu. Dobra, i zróbmy sobie wyjście. Tutaj, do którego będziemy wracać czerwonymi podajnikami. Okej. I mamy produkcję czerwonych pakietów. A to będzie tutaj gdzieś się zaczynało. Powiedzmy, że tak na razie zrobimy. W ten sposób. No i dobra. Okej, jeszcze tutaj. Dobra, to może jeszcze od razu to podwójmy. Okej, tylko w takim razie będę musiał to przesunąć. Ponieważ... Tak, musimy zrobić tu jeszcze odpływ. Całej linii. Ponieważ nasza produkcja zielonych chwilowo się przystopowała z powodu braku żelaza. Tak. Ale spoko, linie już niedługo się napełnią.
czerwone, więc... że produkcja żelaza naprawdę spadła. Dobrze widzę. Czy coś się wydarzyło? Chyba nie. Wszystko chyba działa dobrze. Okej, dobra. To wiecie co, może podwójmy tą linię. Od razu. A już jak sobie zrobimy coś takiego... będziemy mogli... zaskoczyłeś mnie. proszę pana. Dobra. Jedno działko obronne tutaj się przyda. Oraz trochę amunicji w nim. Tak, myślę, że ta linia powinna bez problemu zasilić obie te linie. Tylko musimy tutaj doprowadzić kolejną miedź. Okej. Będziemy jej potrzebować tutaj. Dobra, jeszcze dalej przedłużę linię. Ja już nie lubię tak celować w ciemno. Wolę widzieć, co gdzie jest. Okej. Przy okazji zaraz również sobie powiększymy produkcję zielonych. Dobra, tego już nie potrzebujemy. A, dlatego to zablokowałem. Dobra. Przecież tam mamy produkcję pasów. Dobra. Przedłużmy linię. I zobaczmy. Tak. Będzie rozdzielacz. Dopływ. I voilà. Jeszcze dokończmy tutaj. Okej, teraz podajniki tutaj szybkie miałyby być. A tutaj wystarczą zwykłe. Okej. Tutaj podają... te będą podawać tak. Beton zbadano, to co teraz możemy chcieć? Robotyka logistyczna? A tak, dobra. To zatrzymałem. Niech się dokończy. O, czerwonych mi brakuje. Spoko. Przy okazji będę mógł sobie również zabrać zapas zielonych. Coś tu brakuje? Nie, tylko czerwonych jest troszkę mniej. Dobra. I to... Tak, zdecydowanie przyda nam się więcej żelaza. Myślę, że nad tym również za chwilę popracujemy. Dobra, tylko dokończmy to. Okej. Dobra. To tu, a to pójdzie tu. Jeszcze tutaj musimy dorobić linię ładnie. Tak. Tak i tak. Dobra. No i dobra. To będzie nasza linia produkcyjna czerwonych układów. I ty jesteś uszkodzony, musiałem cię gdzieś pewnie zabrać z jakiegoś... z jakiejś strefy. Dobra. Z czerwonymi pakietami jesteśmy już bardzo blisko produkcji niebieskich pakietów, ponieważ już musimy tylko produkować silniki oraz elektryczne wiertnice.
Dobra. Ale zanim to zrobimy. A właśnie. Chciałem również zacząć produkcją stalowych piecy. Tylko będę potrzebował stalowych płytek. Myślę, że zrobię pojedynczą fabrykę tutaj gdzieś na uboczu, która będzie to robić. Tak. Zobaczymy ci dwie skrzynki oraz słup. I tak. Będziesz produkować stalowe piece. Szybko się produkuje. 3 sekundy i potrzebuje sporo. Dobra, to będą szybkie podajniki. I tak, potrzebujemy masę cegieł do tego. Dobra, raz to spojrzę. A właśnie, jeszcze stali potrzebujemy. Tak. Cegły na razie będziemy donosić ręcznie, ponieważ nie chce mi się tam specjalnie ciągnąć linii, a nie jest coś, co to nie jest coś, co potrzebujemy stałej produkcji, tylko okresowo będziemy potrzebowali trochę. Ok. To sytuacja z węglem ok. Sytuacja z prądem również spoko. No i dobra. Czynimy produkcją. Tak, ledwie ten szybki będzie nadążał. Myślę, że więcej kamienia również by się tam przydało. Tak. Więc jak one się skończą, poupgrade'ujemy wszystko. Wszystkie piece na stalowe. I to nam zwiększy produkcję żelaza dwukrotnie. Więc yupi. Dobra. Trzeba iść pasami, wtedy trochę szybciej się idzie. Dobra. No i dobra. Mogę jeszcze odstawić trochę badziewia. Między innymi tego. To możemy powkładać. Miedzianych płytek aż tak dużo nie potrzebuję. Schemat konstrukcyjny. Na razie mogę go wyrzucić. Da się go jakoś wyrzucić? Właśnie zawsze mam z tym problemy. Bo jak go przeciągnę tutaj, to się po prostu wyrzuci. Tak. Dobra, to niech tam na razie siedzi sobie. Dobra, gdzie jest moja skrzynka z miedzią? Nie mam żadnej skrzynki z miedzią. Ok, no to w takim razie się może przydać. Okej. Skoczyły mi się podajniki zwykłe? Wygląda na to, że tak. To jeszcze dziabnijmy szybko parę. Ciach. Dobra. Powiedzmy, że tyle powinno wystarczyć zapasu. No i dobra. O, już całkiem sporo mamy. To może zacznijmy w takim razie wymianę. Dobra. To również mogę odstawić do śmieci. Szczęście to nie będzie zbyt trudne. Bierzemy po prostu stalowe piece i przechodzimy sobie. Zajmują dokładnie tyle samo miejsca. Działają dokładnie tak samo, tylko dwa razy szybciej. W przyszłości będziemy chcieli sobie jeszcze zaupgrade'ować linię do elektrycznych piecy. Mają one fajną zaletę, ponieważ nie zużywają węgla. Co jest fajne. Chwilka, zaraz tutaj będę musiał tak. Zaraz to będę musiał lepiej zrobić. Tak, nie zużywają węgla, tylko że problem jest z nimi taki, że zajmują więcej miejsca.
Zwykły piec zajmuje 2 na 2. Piece elektryczne zajmują 3 na 3. Więc musielibyśmy większość tej linii zdemontować, żeby powymieniać się na piece. Ale dobra. Teraz zaczęło nam brakować żelaza. Dobra, czy możemy jeszcze dobudować parę wiertnic? Możemy. Coś zostało zniszczone. Proszę nie psuć rzeczy. Źli obcy. Tak, zostawiłem tam wejście. Moja wina. Dobra. Okej. Dobra, to naprawmy. To wszystko działa? Dobra. A z dołu musieli znowu przylecieć. Dobra. Stawmy nasze obrony dzielne. I amunicja. Będę musiał troszkę zgarnąć jej z powrotem. Amunicja, amunicja tutaj jest. Stakowała się. Fajnie. Dobra, to zwiększyło troszkę naszą produkcję żelaza. Powymieniajmy jeszcze resztę piecy. Tutaj. Okej, kolejny atak. Gdzie tym razem? Tam. Okej, dobra. Wygląda to, że sobie radzisz. Tak, i niedługo już będziemy musieli tutaj trzecią linię dobudować. I tutaj jesteśmy już zablokowani. Widzicie te... tak, te koparki nie kopią, ponieważ jest już za dużo materiału. Więc możemy na to zaradzić prosto. Zupgrade'ujemy tam linię do czerwonej. Weźmiemy sobie stack czerwonych pasów oraz stack rozdzielaczy. Tak, dużo więcej teraz produkujemy żelaza. Jak widać. Dobra. Stali teraz nam będzie brakować. Tak, zdecydowanie potrzebujemy więcej żelaza. Okej, w ten sposób. Okej. To powinno wystarczyć. Okej. Czy tutaj się coś jeszcze blokuje? Chyba nie, poza tym, że nie jest jeszcze niewyrównany. Dobra. Musimy tutaj jeszcze coś na to chyba zaradzić. Okej. Zobaczmy. Jedną linię niewyrównaną. Więc może najłatwiej będzie po prostu zrobić to tak. Okej. Może nie do końca działa. Ale możemy jeszcze takie spaghetti zrobić. Okej. Teraz będzie wyrównana. I coś jeszcze? Możemy tutaj szybszy rozdzielacz dać. No i to chyba tyle, co? To jeszcze trochę blokuje się materiał. Dobra. Po prostu nawalę chyba rozdzielaczy wszędzie, gdzie się da. Chociaż nie, to chyba w sumie było niepotrzebne. Dobra. Tak, to nic nie zmienia. Okej.
Okej, dobra. To jeszcze trzeba dorzucić szybką linię. Może tutaj jeszcze dorzucimy szybką linię. Dobra, tutaj jest zapełniona cała linia. Okej, one te dwa już wykopały, więc mogę je sprzątnąć. Dobra, tutaj jeszcze dostawmy parę. Dobra, ten potrzebuje jeszcze prądu. Okej. W tamtą stronę. Okej, dobra, tutaj jeszcze możemy parę postawić, żeby wykopały to, co tutaj jest. I tutaj doprowadzimy i będzie spoko. Dobra. Coś jeszcze chcemy tu robić? Na razie powinno być ok. Jak jeszcze będzie dalej mi brakować żelaza, to będę zacznę również to złoże obsługiwać. To już tak, powoli się zaczyna wyczerpywać. Na szczęście mamy jeszcze tutaj parę złóż. Tutaj jest jeszcze całkiem spore. Tutaj jeszcze mamy troszkę. Więc póki co nie przewiduję jakichś większych problemów. Okej, dobra. Dalsze badania. Kumulatory. Niech będzie. Tak, widzimy, że nasza linia z żelazem mocno przytyła. Dobra, to jeszcze musimy pogrubić linię z zielonymi układami. Okay, czy tutaj starczy miejsca? Chyba powinno starczyć. To dobra, to zbudujmy tak, jak tutaj zaplanowałem. 2, 3. 2. Tak. Nie, chyba. O tak, budowałem. Bo tak. Dobra. Czy ja dobrze to zrobiłem? Tak. A, dobra. Tu będzie odpływ. Nie, chwila. To będzie odpływ. Tutaj muszę dostarczyć płytki z żelazem. Okej. O, patrzcie. Spełniam zapas tutaj. Jak już tylko brakuje nam zielonych układów, żeby te nastakować. Więc dobra, szybko to zróbmy i zabieramy się powoli za niebieskie pakiety naukowe. Okej, tutaj będziemy potrzebowali mieć. Jeszcze raz. Tak. Tak, dużo łatwiej się wyciąga materiały z szyny, kiedy właśnie ma się te porobione odstępy fajnie. Czekajcie. Słuchajki. Dobra, co teraz chcemy zrobić? Nie wiem, po kolei. Pola logistyczne postaci 1. Ciach. Przydadzą nam się, jak już będziemy mieli roboty. Dobra. Kto robiłem? Wy nadążacie w ogóle z tymi? Nie nadążacie. Tutaj potrzebne są szybkie. W ten sposób. Tutaj też potrzebne są szybkie. Okej.
I tak samo zrobimy tutaj. Dobra, tutaj wyjścia było ładnie tak, ok. I dobra, tutaj podajnik w tą stronę. I podajnik w drugą. Ok, czegoś wam brakuje? Żelaznych płytek. Dobra. W każdym razie też jest potrzebny szybki podajnik. Ok, dobra. Podłączmy jeszcze to do prądu. Ok, tak jest spoko. To jeszcze musimy gdzieś to zapiąć. Logistyczne postaci 1. Okej. Po logistycznego wywozu mech. No to jedziemy po kolei po najtańszych, żeby wszystko sobie przebadać. Okej. Podłączenie będzie spoko. I jeszcze tutaj. Okej, to już będzie przyjdzie, ale spoko. Dobra, jeszcze właściwe rozkazy produkcji. No i dobra. Widzicie, nasza produkcja pakietów zielonych jest teraz dużo ładniejsza. Zróbmy jeszcze tutaj coś takiego. Dobra, były wydajności. Właśnie nie tłumaczyłem pewnie, czym są te właściwie moduły. Moduły to jest coś, co wkładamy tutaj w miejsce modułu. I one mają różne efekty. Głównie dwa najczęściej wykorzystywane to moduł prędkości, który zwiększa zużycie energii, ale zwiększa również prędkość wykonywania. Oraz moduł produktywności, który zwiększa zużycie energii, zwiększa zanieczyszczenie. Zmniejsza prędkość, ale za to zwiększa produktywność tam o 4% na pierwszym poziomie. Co sprawia, że nasza fabryka produkuje 4% więcej jakiegoś produktu. Można to zastosować tylko do fabryk półproduktów, ale i tak dzięki temu można sporo surowców zaoszczędzić. Dobra, automatyzacja kolei, czemu by nie? Okej, czego wam jeszcze brakuje? Miedzi zaczyna brakować. A nie, tylko po prostu tutaj jest słaby zjazd. To naprawmy to jeszcze. Okej, ale miedzi też powoli zaczyna brakować, ale spoko. Możemy to bardzo szybko naprawić. W ten sposób. Dobra. Jeszcze 4 piece, żeby było ładnie. I okej. Powinno tak rozwiązać nasz problem miedziowy. No i ładnie, pasy są bardzo ładnie zapełnione. Wszystkie, jakie by nas interesowały. Tak, troszkę różniej się zrobi, jak już zaczniemy wykorzystywać, produkować czerwone pakiety. Będziemy potrzebowali produkcji silników i elektrycznych wiertnic górniczych, więc troszkę to nam zeżre surowców, ale póki co sprawy wyglądają bardzo fajnie. No i też produkcja ruszyła z kopyta. No i fajnie, dobra. To mój cały czas na ten odcinek, więc w następnym odcinku zajmiemy się niebieskimi pakietami. Ponieważ musimy jak najszybciej dążyć jak to się nazywało, automat montażowy do automatyzacji 3. Do czego jeszcze będziemy potrzebowali produkcyjnych pakietów, ale dobra, już z niebieskimi pakietami również będziemy mogli sporo fajnych rzeczy poodkrywać. Okej. Ale to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.
Cześć.